Amen. Boże Ojcze, dziękujemy Ci za to spotkanie, za to, że możemy wspólnie zjeść zupę, za tych, którzy ją przygotowali. Naucz nas dzielić się chlebem i radością ze wszystkimi przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Pomalowała. Tak. I kamera ruszyła. Żartowała. Górkowa. A, to jedno po sobie. Nie ma. Łyżeczki ja mam. Aha, dobra. Dajcie mi. Dobra. Dajcie. Mamy. Jakie gęste. Samego gęstego na nawet. Dobra. Iliś Laurowie, znowu to jest zwycięzca. Zwycięzca, normalnie zwycięzca, na pudle, miejsce na pudle. Panie Boże, przyjedzie. No pewnie. Mam pytanie do uczestnika, od jakiego czasu Pan przychodzi na tą zupę chylońską i skąd Pan się dowiedział? Przychodzę mniej więcej od 5 tygodni, co sobotę, a dowiedziałem się od znajomego, od kolegi. Dla Pana mam pytanie, ponieważ Pan wiem, że przygotowuje tą zupę, pomaga przygotowywać zupę. Jak Pan to może wyjaśnić akurat słuchaczom i oglądającym, co motywuje, co Pana skłania do tego, żeby gotować dla ludzi, dla których inni może nie chcą gotować? No, ta akcja trwa już prawie będzie 2 lata. No myśmy z małżonką wspólnie się zgłosili bo ksiądz proboszcz ogłosił, kto by chciał chętnych do gotowania zup dla bezdomnych, tak? I myśmy się zgłosili, no i tak uczęszczamy i to z przyjemnością robimy i widzimy, jak ludzie przychodzą i potrzebują jednak tego ciepłej strawy dodatkiem. Nawet jest ciasto zawsze podawane. A nie było dla Pana problemem jakiś tam rodzaj osądu, że może ci ludzie z jakiegoś powodu nie powinni dostać, bo sobie takie życie wybrali? Nie było czegoś takiego? Nie, nie było. Nawet od znajomych nie było takiego właśnie osądu i ja się nie spotkałem z takimi słowami. Mhm. No dobrze, właśnie w takim razie ja też z kolei osobiście nie jestem uczestnikiem, ale Panu właśnie za to podziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ksiądz Jacek prawdopodobnie operuje bilokacją, ponieważ zajmuje się tyloma przedsięwzięciami, że jeśli tutaj jest, to znaczy, że jest pewnie też gdzie indziej i coś robi innego dobrego. Nie, jeszcze nie mam takiego daru. Okej, dobra. Ale cieszę się, że tu jestem i staram się być w soboty o 15. Często mi się udaje. Jem wspólnie z wieloma osobami tutaj obiad i mamy taki czas, żeby też pogadać. I to jest bardzo ważne, że spotykamy się. Że spotkanie w życiu człowieka jest czymś niesamowicie ważne. No też to czuję. Dziękuję. Dzięki.